Hej wszystkim, tu Maja, witajcie na kanale Skopyta Wjeżdżam. Dziś mam dla Was chyba najważniejszy film na moim kanale, a to dlatego, że pokażę Wam dzisiaj całą moją pracę z Turawą. Turawa to konik polski, jak pewnie wiecie, która wystąpiła ze mną na bardzo, bardzo wielu filmach i pracowałam z nią przez 3 lata. Myślę, że zarówno ja, jak i ona bardzo dużo się przez ten czas nauczyłyśmy, także jeśli jesteście zainteresowani, jak to wszystko po kolei wyglądało, to zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że Turawa jest generalnie konikiem, który zawsze ma uszy do tyłu i wygląda właśnie w ten sposób, jak widać na załączonym obrazku. Turawcia! Ojej, jaka groźna turawcia! Ale czasem, jak widzicie, postawi też uszka do przodu i wygląda na całkiem słodką. Turawa przez te 3 lata była moją zdecydowanie najlepszą przyjaciółką. Spędzałam z nią całe dnie i to był najlepszy okres w moim życiu. Turawa pokazała, że potrafi też być super mamą i znosiła ze mną mega, mega dużo wygłupów. A teraz widzicie dwa zdjęcia, które zrobiłam Turawie już w 2015 roku, kiedy to pierwszy raz ją zobaczyłam. Przyznam, że na początku Turawy się zwyczajnie bałam, no bo była konikiem, który kopał, gryzł, brykał, no generalnie cały czas się wierciła, jakieś dzikie rodea odstawiała, no i bałam się po prostu, że gdzieś mnie wywiezie, czy spadnę i ona ucieknie, no była dosyć nieprzewidywalna i bardzo, bardzo pędziła zawsze, nadal jest trochę do przodu, ale teraz już jest jakby idealnym koniem, ale to o tym też później powiem. W każdym razie, teraz widzicie filmiki właśnie z tych naszych początków, kiedy to jeździłam wraz z Oliwią i jej mamą. Mama Oliwii była w tym czasie naszą taką trenerką, można powiedzieć. Przez 2 lata właśnie z nimi jeździłam i myślę, że był to najlepszy okres czasu w moim życiu, jeśli chodzi o takie jeździectwo, naukę jazdy. Nie dlatego, że może jakoś najwięcej się nauczyłam, ale myślę, że po prostu był najprzyjemniejszy. I no to było coś ekstra. Jak widzicie, tutaj nasze pierwsze jazdy były dosyć komiczne. I zarówno mój dosiad, jak i kontrolowanie konia, no nie komentujcie tego. Ale robiłam postępy. Bo powolutku, ale jakieś tam te postępy były. Na początku z Turawą jeździłyśmy zawsze jedną przeszkódkę, na przykład przez cały trening, później dochodziła druga po paru tygodniach czy miesiącach. No i tak powolutku coraz lepiej się dogadywałyśmy. Zarówno pracowałyśmy sobie na płasko, jak i skoki. Tutaj mam raczej dla Was filmiki ze skoków, ale pracowałyśmy również na płasko. Pierwszy rok z Turawą minął nam bardzo szybko i w sumie przez cały ten rok jeszcze takiej całkiem nie ufałam, jeszcze nie byłam taka na niej pewna. Wy już tutaj od jakiegoś czasu widzicie filmiki z drugiego roku, od całkiem dawna. I właśnie już wtedy powiedzmy, że tak można powiedzieć, że się już dogadywałyśmy, że to był taki już w cudzysłowie mój konik i jeździłam tylko na niej, cały czas o niej myślałam i nie wyobrażałam sobie w ogóle zmieniać konia i no, to był taki, mówię, mój konik. I mimo tego, że mój dosiad, jak widzicie, nadal, no, jest tragiczny, to za bardzo na to nie zwracałyśmy wtedy uwagi. Pani Hania też nie pilnowała za bardzo tego, jakby jak siedzę w siodle, tylko bardziej skupiałyśmy się na innych rzeczach. Pani Hania też nie jest taką, jakby, wiecie, trenerką z zawodu, więc no, uczyła mnie tyle, ile mogła i za to jestem jej bardzo wdzięczna. Jednak dosiad, no niestety, troszeczkę tutaj zostawiłyśmy w tyle. No i tutaj widzicie nasze pierwsze zawody, które podsumowały takie nasze 2 lata pracy. Na tych zawodach miałam 2 wyłamania. Jedno właśnie na drugiej przeszkodzie i jeszcze jedno gdzieś tam na jakiejś tam późniejszej. No ale mimo wszystko, tym przejazdem udało nam się zająć 3. miejsce. Zapytacie, jak to możliwe, skoro miałaś aż 2 wyłamania? Już Wam mówię, po prostu te zawody były takie nasze stajenne, malutkie, startowało dosłownie parę osób, dlatego ten poziom nie był taki wysoki. No i
Dzięki temu udało mi się zgarnąć trzecie miejsce. Powiem wam też teraz, dlaczego nagle skończyłam pracę z Turawą. Co prawda, wy tutaj zaraz jeszcze będziecie widzieli cały trzeci rok naszej pracy, więc jakby film nie jest do tego, co mówię teraz, ale od razu wam to powiem. Po prostu moja trenerka, nie pani Hania, tylko taka jeszcze, która uczyła mnie w późniejszym czasie, powiedziała, że powoli zaczynam wyrastać z Turawy. Zarówno wzrostem, po prostu byłam na nią już za duża, a to jednak jest, wiecie, kuzyk, konik polski, jak i umiejętnościami, bo Turawa stała się właśnie konikiem, który, no, można powiedzieć, że jest idealny. Przez te 2 lata pracy ona właśnie bardzo też dużo się nauczyła, bo jednak z takiego dzikusa wyszedł ogarnięty konik, który uwielbiał skakać. Turawa po prostu ma do tego wrodzony talent, więc pani chciała już ją zabrać do szkółki, żeby inne dzieci mogły się na niej po prostu uczyć. A ja miałam już jeździć na innych koniach, jakichś dużych, a nie takich kucykach. Więc to jest pierwszy powód. A po drugie, ja też chciałam już kupować konia własnego, takiego wiecie, dla siebie. No więc tak czy inaczej już nie mogłabym jeździć na Turawie. Nawet jeśli bym tego konia nie kupowała, no to tak jak mówię, no już miałam się przesiadać na inne konie. Dlatego też później zaczęłam trochę jeździć na Nesce, co być może część z was wie, ale nadal troszkę jeszcze jeździłam na Turawie. No a wracając do tego, co tutaj się dzieje na filmie. No to widzicie już niestety jedne z ostatnich treningów z Oliwią i jej mamą. Dlaczego? Po prostu Oliwia z panią Hanią kupiły własnego konia, a ja zostałam w stajni Ulkowy wraz z Turcią Purcią. No więc już wtedy nasz kontakt z Oliwią się troszkę urwał. Nadal co prawda gadałyśmy przez telefon, ale wiecie, ona trzymała konia w innej stajni, ja jeździłam w innej i tak to niestety wyszło. I ja wtedy zaczęłam trenować z trenerką taką stajenną, w sensie taką, która uczyła wszystkich właśnie w stajni Ulkowy. No i tam sobie jeszcze jeździłam właśnie na Turawie przez jakiś rok? Chyba jakoś tak. No, niecały rok. No i zaraz tutaj zobaczycie jeszcze Hubertusa, bo wystartowałam też na Turawie na Hubertusie. I generalnie jeździłam nadal na Turawie, ale już moja instruktorka mówiła mi, żebym powoli zaczynała się przesiadać właśnie na te większe konie. Więc wtedy właśnie jeździłam też trochę więcej na Nesce, a na Turawie trochę rzadziej. Ale nadal tutaj widzicie, że Turawka jest. Tutaj właśnie widzicie tego Hubertusa, o którym wspominałam. No i na Turawie trenowałam sobie kolejne przeszkody. Wtedy też na Turawie zaczęłam bardziej skupiać się na moim dosiadzie, a nie już tylko na tym, żeby skakać coraz wyżej i coraz więcej. Jeździłam również na Turawie w tereny, zarówno z trenerką, jak i też sama. Moja trenerka mi na to pozwalała. Znaczy oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy robić żadnych głupich rzeczy z koleżankami. No i widzicie też tutaj Turawę w ciąży. I to były moje ostatnie treningi na Turawie przed przerwą paromiesięczną, bo urodziła później źrebaczka. No a potem na Turawie zaczęłam jeździć dopiero na wiosnę, po paru miesiącach, gdy już źrebaczek mógł zostawać sam. No i właśnie wtedy zaczęłam przygotowywać się do kolejnych zawodów. Wymarzyłam sobie wtedy, że wystartuję z Turawą na zawodach w wakacje, ponieważ wiedziałam już, że powoli będę musiała kończyć z nią pracę. Tutaj, o, jeszcze widzicie nasze tereny, gdy jeździłyśmy sobie z dziewczynami w wakacje same. Ja prowadziłam na Turawie i to było takie niesamowite uczucie. Tęsknię za takimi terenikami naszymi, bo to było coś fantastycznego. No i co? No i chciałam wystartować z Turawą na tych zawodach. Niestety, jak później się okazało, to nie wcale nie było takie proste, bo miałam takie dwa podejścia. To za pierwszym razem Turawa okulała i w końcu nie wystartowałam na tych zawodach, a za drugim razem panował wirus Ewa, o którym pewnie słyszeliście, i również nie wystartowałam. A tutaj właśnie widzicie takie nasze przygotowania do tych zawodów. Jak widzicie, mój dosiad również poprawiał się lekko. A teraz widzicie zawody.
O tych zawodach mówiłam już dla Was w osobnym filmie. Jest z tych zawodów cały vlog. I są to zawody nie takie, o których sobie kiedyś tam wymarzyłam właśnie, że w nich wystartuję, tylko takie nasze stajenne, tak samo jak rok wcześniej. Więc było to super, że mogłam zobaczyć, ile nauczyłam się przez ten rok. No i podsumować właśnie tą naszą pracę z Turawą, więc były to dla mnie bardzo ważne zawody. No i udało się przejechać na czysto, najszybciej ze wszystkich, a jako, że był to konkurs na czas, no to udało się nam wygrać, z czego się bardzo cieszę. Później po zawodach jeszcze miałam z Turawą jeden wspólny trening, po czym skończyłam jazdę. Tak właśnie to się zakończyło. Jestem bardzo dumna z tej pracy, bo myślę, że zarówno ja, jak i Turawa po prostu się dużo nauczyłyśmy. Turawa się bardzo też zmieniła z konika, którego nikt nie lubił i no generalnie z takiego dzikusa na w sumie chyba najlepszego albo jednego z najlepszych koni w stajni. Teraz wszyscy ją uwielbiają i bardzo się z tego cieszę, bo mam wtedy satysfakcję z tego, że z nią pracowałam. Turawa jest teraz przekochana przez Milutka, już wcale się nie wierci, nie bryka, tylko jest no idealna. I myślę, że tak jak wam wcześniej mówiłam, jeszcze ją kiedyś odwiedzę. Także na pewno to nie była ostatnia chwila w moim życiu z nią spędzona. Teraz właśnie widzicie, z takiego konika Turawa zmieniła się w takiego konika, a ja z takiego, powiedzmy, poziomu jazdy, gdzie no tutaj można mieć wiele do życzenia. Nauczyłam się jeździć troszeczkę lepiej. Też nie mówię, że jestem teraz nie wiadomo jakim mistrzem, jednak właśnie myślę, że zrobiłam jakiś tam postęp. Także jest to dla mnie bardzo ważny film i ten film też daje mi taką satysfakcję i pamiątkę z tej całej naszej pracy. Dlatego dziękuję Wam, że go zobaczyliście, że byliście ze mną przez te 3 lata w sumie, bo to właśnie wtedy nagrywałam na YouTubie z Turawą, nagrałam też wiele filmów, więc jakby nie patrzeć, to ten kanał tak rozwinął się też dzięki niej. No i to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja dziękuję bardzo Turawie za te 3 lata. No i do następnego filmu. Trzymajcie się i cześć!